Cześć, z tej strony Marcin. Ostatnie zdanie od Asi w ramach darmowych korepetycji. Szóste zadanie jest znowu z funkcji. Niemniej jednak, zanim zaczniemy robić to zadanko, bardzo wielka prośba, daj znać w komentarzach, czy podoba Ci się nasze nowe intro. Jest to dla mnie mega ważne. Jeżeli się podoba, powiedz o tym. Jeżeli nie, daj znać w komentarzach, co ewentualnie byś zmienił i poprawił. OK? Dzięki wielkie. Zadanie szóste jest następujące. Dany jest wykres funkcji y równa się f od x. Narysuj wykres funkcji f od x minus 2 oraz wykres funkcji f od minus x. Tak naprawdę trzeba wiedzieć po prostu, co to znaczy f od x minus 2. Każdy wykres funkcji f od x, jeżeli zostanie przesunięty o wektor v równy coś tam, to otrzymamy f od x plus coś tam. Już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli mamy wektor, tu jest a, to tu będzie minus a. Tu jest b, no to tu będzie b. Zauważmy w takim razie, że nasz, tak, i teraz b, jeżeli jest dodatnie, to leci w górę. Jeżeli jest ujemne, to wykres leci w dół. A jeżeli jest dodatnie, to wykres leci w prawo. Jeżeli jest ujemne, to wykres leci w lewo. W naszym przypadku łatwo zauważyć, że skoro jest x minus a ja mam x minus 2, to nasze a równa się 2. Czyli muszę przesunąć mój wykres o dwie jednostki w prawo i to załatwia sprawę. Jak to robię? Ten punkt przeniosę tu, ten punkt przeniosę tu, ten punkt przeniosę tu, a ten punkt przeniosę tu. Ostatnia rzecz, jaką trzeba zrobić, połączyć. No tu przez to powinien przejść, nie? Bo ten punkt można jeszcze przenieść tu. Tak i tu. Tak, powinno to iść dokładnie. O, coś takiego. No. I to jest tyle, jeżeli chodzi o tą funkcję. Jasne? Dobra. Natomiast, a może to zostawimy. No, zostawimy to. Dobra, tylko może tak. Cyk, cyk i cyk. O, tak jest najłatwiej. Jest. Dobra. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą funkcję, to my tu mamy, że mieliśmy f od x, a teraz mamy f od minus x. Jeszcze ewentualnie mogłoby być f od x i teraz będziemy mieli minus f od x. Co to jest? Jeżeli jest minus z przodu, czyli y zamieniają się miejscami, to to jest symetria względem osi x, a tu natomiast, jeżeli zamiast x robi się minus x, to jest symetria względem osi y. Wyszło jak ay. Jasne? Czyli ten punkt przejdzie tu. Ten punkt raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Przejdzie tu. Ten punkt, raz, dwa, przejdzie tu. Ten punkt, raz, dwa, przejdzie tu. Dobra, zaraz się pomotam. Sorry, źle to zrobiłem. Ten punkt przejdzie tu. Ten punkt przejdzie 3 i 3, czyli tu. Ten punkt przejdzie tu. Ten punkt przejdzie tu. Ten punkt zostanie na swoim miejscu. A ten punkt, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, przejdzie tu. Czyli skoro ten jest połączony z tym, to ten musi być połączony z tym. Ten jest połączony z tym, to ten jest połączony z tym. I tutaj już sobie zrobiłem takie. I to jest wykres funkcji g od x. A ten zielony to był wykres funkcji h od x. OK? No. Jest tylko trzeba wiedzieć, co to oznacza. Co to oznacza, że tu jest przesunięcie o wektor. Tu jest przesunięcie symetria względem osi x lub y i to wszystko. Tyle. No, to pytania w komentarzach, łapki w górę i czekam o Twoją opinię w ramach na temat naszego intra. Na razie, cześć.